Zdravíčko, dámy a pánové, Zaklínač se nám už chýlí ke konci, ale nemějte strach, stále ještě má co nabídnout. Nicméně, máme tady ještě nějaké vedlejší úkoly, které bych ještě samozřejmě chtěl projít, ale ne úplně všechny, jelikož ne každý právě vedlejší úkol je nějakým způsobem dělaný přímo na Let's Play, jako je například tady, jestli bych klidně mohl ukázat, jako je třeba zde, pokrvá tvář Lokmuin, což je samozřejmě kostkovej pokr a ten je vždycky nějakým způsobem docela dost dobrý, ale víte, tady musíme ještě nalézt nějaký cápky, ale to bych úplně napřímo na Let's Play neukázal. Jak ale máme tady lepší věcičky, například smlouva na chrliče. Ano, jedná se o zakázku přímo na ty parchanty, jenže můžete si všimnout, že mám už dvě pečeti odemčený. Vy jste pečeti ještě neviděli, ale právě proto jsem vám nechal poslední pečeť, abyste viděli nějakým způsobem. Už jen kvůli tomu, že se jedná o možnost toho, že vy přijdete někam, pozabijete nějaký chrliče, tam je bedna a je to nějakým způsobem pečeť zapečetěný a vy musíte nějakým způsobem v správném pořadí ty pečetě nějak ještě porušit, ale neboli alespoň nějakým tím způsobem. Já to samozřejmě nevím, takže jsem si to nějakým způsobem googlil a vyšlo mi to, neboli alespoň u těch dvou pečetí, který mám hotový, ale jedná se o to, že tu jednu a poslední vám ukážu nějakým způsobem, ale to ještě nejdřív musíme najít, ale to se musíme dostat samozřejmě jak jinak v hlavním úkolu ještě trošku dál. Ale samozřejmě jsem tady ještě dřív, nebo jsem tady ještě u tady toho cápka, který by nám měl ještě trošku pomoci, jelikož v jedný z těch, řekněme truhel, které měly tady pečeti, jsem našel jistou knihu. Jedná se o zašifrovaný rukopis, který je samozřejmě jak jinak další úkol. A ten zašifrovaný rukopis je skutečně zašifrovaný, jelikož jo, tohle by nepřečetl ani kdokoliv jiný. Možná tak nějaký tenhle ten mák. Máš aspoň trošku nějakou představu, doufám. Tak. Znalazłem manuskrypt. Bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz, jak zdjąć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Feromony królowej Endriak, krew Neckera wojownika i mózg Kaczerba. Jajo Harpi można zastąpić językiem zgnilca. Dzięki. Wrócę, jak zdobędę składniki. Ty krása, jsou nějaký fakt jako parádní předměty, ale koukám, že už mám všechny přísady rukopisu, tak schválně. Máme všechno potřebné. Tyjo, to je dobrý, hlavně, že všechno vždycky sbírám, to je důležitý. Mám składniki, o kterých mluvíš. Niewiarygodne. Dawaj. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Zrobione. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. No tak schwalnie. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcje. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza, Kerme. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Bywaj. Ho, nekecej, jo, nějakej parádní meč, jo, a teď jenom doufám, že se jedná o lepší meč, než který mám já, ale kdo ví, ukaž mi ten meč. To si z mě děláš prdel. 50 na 58? To je teda sakra dobrý meč. No jo, sice nemá tak moc spoustu věcí, které má, ale ta poškození, no to teda, ty krásu, to si rozhodně nechám vyrobit. No a samozřejmě, ten cápek se celkem dost dobře prokecl, nejedná se jen tak o nějakého cápka. U tady toho cápka si můžete nechat právě vykovat prvotřídní stříbrný meč. A tenhle ten parchant, pár jich právě nechává u sebe. Jako například, ukážu vám přímo, jo, nechává tady mít při prvotřídní stříbrný meče, můžeme mít jakékoliv meteorické ocely. Modrý, červený, žlutý a i tady ten zerikánská smrt. Jedná se podle mě o nejlepší zaklínačský stříbrný meč, ale mám ho koupený, ale jak jistě můžete vidět, potřebujete na ní dračí šupiny a ty bohužel nevlastním, ani netuším, kde bych mohl takovou dračí šupinu sehnat a hlavně schrastit, protože tady asi žádného draka nepotkáme, samozřejmě krom Sasky, ale to je tak jediný drak, kterého tady v tuhle chvíli můžu najít a fakt jinak netuším, kde by se v nějaký truličce mohla nacházet nějaká zaklínačská, teda ta dračí šupina, takže
Bohužel, nejspíš se pustím přímo do ty červeného meteoritu, protože červený meteorit je samozřejmě, jak jinak každý by to mohl vědět, nejlepší. A jak jinak, samozřejmě nechám si to všechno u něj vyrobit. Tak, počkej, ukaž mi, co máš hezký, jo. U něj jsem si zakoupil už to jak dávno, takže se do toho můžu pustit, jo, a samozřejmě jak jinak, v těch bednách, jak máme v úkol s těma chrličama, tak můžeme nalézt i tyhle ty speciální boty starší krve a zároveň ještě, jak to bylo, ještě nějaký ty rukavice starší krve, teda doufám, že je tady někde najdu. Kde pak je máme? A rukavice starší krve by tu taky někde měly být, ale netuším fakt kde. Možná jsem je už přešel. Jo, tady jsou boty a někde zde by měly být ještě ty rukavice, ale kurva drát, kdybych je tak našel. To je jedno, budem to vyrábět hezky po začátku, hezky zároveň, takže. Máme tady ty nohy, ale nejdřív si vyrobím ten meč, ale potřebujeme ještě dvě skurvené pera, někde je snad ještě schrastím. Máme tady ještě další nožiska, kde máme další, já chci tady ten prvotřídní, kde pak máme ten prvotřídní, kde... Ne, tady nejsi, kurva drát, kam jsem ho dal? Jo, dokonce máme ještě zbroj z Drauga. Tu hovadinu bych si měl hnedka vyrobit, protože se jedná o unikátní zbroj, která je rozhodně dokonalá. Takže to beru. Výroba byla úspěšná, tady ten meč bych si sice rád vyrobil, ale nemám dračí šupinu, takže bohužel žádná dračí šupina se nejedná. Kurva drát, ale já chci najít ty správné zbraně. Sice mám dobrou zbroj, ale já potřebuji stříbrný meč. Ten, který jsem si zakoupil, protože bez stříbrného prvotřídního meče. Oh boy. Tady to je červená materoty. Dobrý. Mám to všecko, ale chybí mi tady stříbrný kov, takže bohužel si to u něj nemůžu koupit ještě. Co mak máš nějaký stříbrný? Prosím, stříbrnou kov. Máš něco stříbrného? Jenom 3? To se mě děláš prdel, fucking 3, jo? No dobrá, tak jo. Jak to vypadá, budu si muset sehnat nějaký způsobem ještě... Přímo je ty hovadiny ohledně toho, abych si to všechno mohl vyrobit, takže dejte mi chvilku, já se tady to počkám, až budu mít všechny suroviny, objevím se tady během chvilky. Tak a měl bych mít všechno na sobě. No, neříkám, že to bylo přímo levný, ale mám pocit, že to vypadá naprosto famózně. Jaja, mám draugovou zbroj na sobě, která je v tuhle chvíli... Asi jedna z těch nejlepších zbrojí, který jsem v tuhle chvíli celkem měl, už jen kvůli tomu, že jsem měl tady tu Vicoviaro, nebo takhle, tato ta zbroj, co jsem měl, a jak vidíte ty statistiky, tak jo, mám pocit, že to je celkem rozdíl, už jen kvůli tomu, že Draugova zbroj má přímo plus 29 a tohle je jenom 24 a žádný vylepšení, sice jsem na ní hodil celkem dost vylepšení, ale... Mám pocit, že se jedná skoro o nejlepší zbroj přímo ve hře. Samozřejmě nesmím opomíjet nové zbraně a nové sekačky. Tady ten nová sekačka, kterou jsme našli zašifrovaný přímý knize, kterou jsem našel z čestky od těch chrličů. Tak ty kráso. Dal jsem se na ně dvě runy, které přidávají dost jako, že fakt extrémně hodně. Asi nevím, plus 7 útočného poškození. A má 57 na 66. Ty kráso. Šance na okamžité zabití plus 4%, jako fakt dokonalý. Pak jsem samozřejmě jak jinak koupil prvotřídní červený meč, samozřejmě z červeného meteoritu prvotřídní stříbrný meč. Sice jsem do něj nemám žádný vylepšení, ale už i tak je rozhodně dobrý. No tak, jak jistě vidíte, tak rozdíl tam mezi s těma dvěma sekačkama, ten je tam hodně znát, jako to je, ty kráso, to je jako rozhodně dobrý. No dobrá, samozřejmě nám chybí ještě kalhoty starší krve, jelikož mám tyhle ty dvoje, ale to musíme najít v té poslední truhle. Nebylo to zrovna levný, ale rozhodně se to vyplatilo. No dobrá. Úkol číslo 1. Vrahové králu, to nechceme. Pokrovou tvář tu ani dělat vlastně nebudu, jelikož bych musel nahánět spoluhráče a to se hraje jenom o kostky a smluva na chrliče tu vám samozřejmě hnedka ukážu. Nezbývá nám než jít samozřejmě za Triss a pokecat si s ní, jelikož ta by měla být někde tady vzadu. A počkejte, vidím tady nějaký nerozdělený náš tady ten talent. Tak, co mi chybí? Jo, chybí mi poslední, větrný vír. Jo, je to ono. Bereme hnedka, samozřejmě mutageny, do toho můžu nějakým způsobem
zasadit, tak počkej, já tam něco zasadím, teď ono to je vlastně jedno, se do toho zasadím. Dosah jsem do toho minule nezasadil, vylepšený a nechci adrenalin, taky ne. Mutagen stíly, proč ne, zmutuj. Jen do toho něco nandej. A ještě dokonce dva můžu hodit, tak to jo. Něco tam nandám. Mutagen zdraví, proč ne, prostě to tam dej. A ještě jeden dokonce, tak jo. Já už jsem si nějaký ten silný mutagen moci přímo dal, takže stačí prostě a jednoduše tam něco nasázet. Já bych tam dal... vylepšení? Ne, dám tam zdraví další. Ať jsem pořádně bitelný. Dobrá, tak jo, to by mělo být snad všechno. A nejspíš to půjde ještě vylepšovat, dokonce ty krásu, tak jo. To bude rozhodně dobrý. 35. úroveň, celkem slušná. Teď si půjdeme pokecat Triss. Tak, ta by měla být samozřejmě nějak jinak přímo tady vzadu. Jo, předstupem, tak pojď. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stannis? Jest tutaj? Król Stannis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Wow, tak to je ono. Král Stannis. Truciciel, tchórz i krętacz. Książę Stannis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stannis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stannis I. No jo, wspominki. Parádní věcičky. Tak co Triss, máš něco pro nás? Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. Na rozwiązanie tej łamigłówki? Najpierw trzeba przejść przez strażę. Biorę to na siebie. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. O, neměj strach, já si s nima poradím. Neboli tahle ta sekačka si s nima poradí. No jo, vypadá sice trošku jako zubaté ostří, ale s tím si poradí rozhodně. Tak, co pak tu máme? Nekecej. Co tady děláš, pane Lavalet? Kto by pomyślał? Wiedźmin Geralt. Myślałem, że to koty mają zwyczaj lądować zawsze na 4 łapy, ale widzę, że i wilkom się zdarza. Chyba nie przybywasz żądać, bym się poddał. Zamierzam dopaść prawdziwego królobójcę. I na powrót okryć się sławą bohatera. Ta, coś w tym stylu. Cóż, nienawidziłem Foltesta, ale obecnie Temeria drży w posadach. Mam nadzieję, że Natalisowi udadzą się pertraktacje, bo inaczej baronowie rozedrą państwo na strzępy. No, ty krásu, ale mě teď zajímá, co teď tady děláš v Lochmoyne? Nie powinieneś być w zimie? Słyszałem, że po śmierci Foltesta zawrzało. Każdy może szukać szczęścia, zwłaszcza z królewską krwią w rodzinie. Najwyraźniej nie pojmujesz, co się tutaj dokona, Geralt. Zawiązanie rady i kapituły to tylko pretekst. Spotkali się tu najważniejsi władcy północy. Nie po to, by rekonstruować jakiś czarodziejski sejmik, ale przypieczętować układ sił i wpływów. W domach zostali tylko głupcy i tchórze. No ty krásu, ale ty vole, on měl přece se upálit přímo na tom hradu Lavalet, ty vole, ty tam měl chcípnout. My slyšeli, jak se to zavalilo a všude všechno hořelo. Jak je možný, že vůbec přežil? Ostatní raz viděl tě v pivnici plnej płonącego oleju. Urodziłem się i dorastałem w tamtej twierdzy Wiedźminie. Znam przejścia, o których nawet myszy nie słyszały. Wszyscy myśleli, że nie żyjesz. No to jest nas dwóch, prawda? No, ty krása, to je pravda, no. Tak jo, tak jsem rád, že tady Arjan přímo žije. Kurva drát. Tak jo, no, parada. Máme, vidíme, kdo tady přežil. Tak, ale samozřejmě máme tady ještě jeden úkol, neboli vedlejší úkol. Smluva na chrliče, a neboli ještě ta poslední pečeť, která by tu měla být. Ostatní? Jo. Jedná se o úkol, který by měl být tady hnedka vzadu. A ty chrliči tady hnedka budou samozřejmě jak jinak stát a dělat si svoje, že jo? No jo, chrličos. Jo, už je tady hnedka máme, takže
Pustím se přímo do nich. Stať manové sakat novýma sekačkama, by to mělo být jedna báseň, že jo? Krličos. Tak, parchanti skurvení. Jau. Dostaň je, Geralté, ty je dostaneš, jedna báseň. Jak jinak? Jo, tohle ty padají hnedka. Krásu, to je takovej damage. No jo. Na pořád, ježišmarja, ale okej. Okay. Oni samozřejmě můžu dávat velký damage jak chci, ale nezabráním, aby oni dávali damage mě, takže... To je jedna z těch nevýhod, který dáváme. Hezky v klidu, hezky v klidu. Já bych tady nerad chcípnul na nějaký skurvený oheň, který oni dávají. Dobrý, v klidu. Tak, to by bylo. Mrtví králiči, tady ty snad na mě už nepadnou, doufejme, že... Ne, oni se hejbou, jenom asi nějakým způsobem se bojí přímo zaklínače. I když v tuhle tu chvíli bych jsem se ho moc nebal, už jen kvůli tomu, že má málo životu. A to je jedno. Tak, máme tady tu čestu, o které jsem vám říkal. Přesně tak. Kdybych tak kruci věděl, kdy, jak to asi má být v tuhle chvíli. Jedná se o to, že musíte ve správném pořadí, tady tím způsobem nějakým, spáčknout tyhle ty hovadiny a nějakým způsobem by se to mělo otevřít, ale... Když to pokazíte, tak vám to dá nehorázně velký damage, takže jak jinak. Musím se podívat přímo na Google nebo na YouTube nějakým způsobem. A samozřejmě jak jinak, máte tady ještě nějakou svýho, řekněme, nápovědu. Ale ta nápověda vždycky není úplně přesná, takže raději se podívám na YouTube a pak vám to tady hnedka ukážu. Nicméně, uvidíme se za chvilku. No teda dobrá, nějakým způsobem jsem získal odpověď přímo na YouTube, ale to je docela zvláštní. Prej doporučujou hodit si kven. Jo, už jen kvůli tomu, že pokud to pokazím, nějakým způsobem dostanu velký damage a možná by mě to i zabilo. No dobrá, začínáme tohoto runou přímo v rohu. Jo, přesně tak, a je to klasicky dokola. Takže je stačí jednoduše jenom takhle, aby zmizeli a mělo by to fungovat, ale kdo ví, třeba se pletou přímo tam. A poslední. Jo, máme to všechno. Wow, takhle jednoduchý, až na to, že se to je hodně jednoduchý. Tak, parádní sekačka a kalhoty starší krve. Kruci, na, ty mi chybí. Mít Aramila, který sprzeciwił się władzy króla. Pan dzikiego gonu pragnie genu starszej krwi. Chce otwarcia bram między światami, żeby szerzyć terror i zniszczenie. Król gonu kazał mnie zabić. A jego widma powstały z jego rozkazu na podobieństwo żywych, ścigają mnie w przestrzeniach między światami od setek lat. Dotarłem do Lok Muin. Jestem zmęczony, ale wiem, że nie zdążę odpocząć. Jeźdźcy gonu są tuż. Na plecach czuję ich trupi oddech. Kraso, Geralde. Co to blbneš, ty vole, nějaké proroctví přímo tady hážeš, nějakého cápka? No tak jo, no, musíme si vyzvednout ještě odměnu, kurva drát, a co jsme to získali, mě to celkem zajímá, kruci, proč máš furt mačkám ty úkoly? Tak, mečando, ty vole, co děláš z mě prdel, takovejhle stříbrný meč jsem získal. Tak proč jsem si vylepšoval ten meč, to si rovnou beru, děkuju, kurva, díky, jo, fakt jo. A nějaký hovadinky jsme získali, ne, počkej, dát jsme to dal nějaký přečet, já to nechcem, taky ne, kurva, já nevím, co jsem to získal, nějakým způsobem, nějaký ještě papír, ale. To je asi jedno, kašlem nějaký papír. Ty krása, takový parádní meč. No jo, tak to jsem rád, že jsem na něj ještě neházal žádný vylepšení. Teda ten se rozhodně bude hodit mnohonásobně víc než ten červený. Tak jo, děkuju pěkně. Tak jo, no. A získali jsme samozřejmě ještě, jo, jasně, získali jsme výkres ještě na kalhoty starší krve, které by se mi rozhodně v tuhle chvíli celkem hodily. Na nějakým způsobem ještě do sbírky, takže si ještě vyzvedneme nějakou odměnu ohledně tady z toho, že jsme sejmuli tyhle ty bedničky, rozsekali jsme dost těch. Co ty vypane? Vítaj. Přišedłeś na představení? Odvolané do odvolania. Přerzucili jsme se na rynek usług. No więc jakie usługi świadczysz? Kiedyś byłem niezłym miecznikiem, a przynajmniej zapowiadałem się na takiego. Przyszedł pogrom, zabrał warsztat, ale fach w rękach został. W zasadzie wolę połykać ostrza niż je klepać. Ale żona boi się o mnie. Pozdrowienia dla żony. Sam ją pozdrów. To Ilona, elfka z brodą. Jak się żyje z brodatą elfką? Normalnie. Nie zabieramy roboty do domu. Ty kraso, okej, tak jo. A mohłbyś mi to wyrobić? Prosím. Boty starší krve máme, to taky, kde pak mám, ale ty druhy, já chci ty pořádný.
Kde pak mám, no, jo, kalhoty starší krve. Kurva, ten takový pěkný pruhy. Tak si rovnou vyrobím. Sice, abych měl tak nějak sadu. Tak, ukaž mi, jak to bude vypadat. No jo, to jsou rozhodně lepší než ty Nilfgaardský. Jo, takový pěkný červený proužky. No, hnedka jsem celý červený. Krucina, takováhle věc mi rozhodně líbí. Ještě si vyzvednu nějakým způsobem odměnu od toho parchanta, kterého jsem si, který mi tohoto všechno zadával. I když vlastně tahle ta zakázka přímá, jsme přímo viděli samozřejmě jak jinak ne. Než na té nástěnce? Na nástěnce by to mělo být. Tak. Máme to hotový, pane? Mám pocit, že to bylo v pohodě na to, že jste mi to vyráběl všecko. Jo. Pobyl jsem všechny chleče. Doskonale. Wreszcie będzie można zbadać niedostępne dzielnice. Oto twoja nagroda. Ha, až na to, že jsem ti to všechno vybral. Jo, má prostě problémy, ale já mu je zdá se vyřešil trošku víc, než on možná chtěl, takže možná po mě chtěl jenom, abych mu zabil všechny chrliče a všechno bylo v pořádku a on si to mohl vybrat, až na to, že jsem mu to vybral teď všechno já. Nosím to u sebe, starší krev holce nikomu nedá, nikomu jinému nedává. Dobrá. Hlavní úkol, setkání čarodějů. Pokrovou tvář dělat nebudu, jelikož se mi to zdá celkem jako zbytečný, hlavně zrovna na let's play. Možná tak za kameru, ale to je v tu chvíli celkem jedno. Kurva drát? No jasně, no já jsem nějakým způsobem naštval všechny, takže nějakým způsobem musím všechny rozsekat. Takže, hezky v klídku, nejdřív kušníka. Je mi jedno, já ho zabiju dřív, než on vůbec cokoliv udělá. Já neudělám. Ten zmetci, kurvení. Widzę, że strażnikami już się zająłeś. No to trajo, no. Jakoś nie mogliśmy się dogadać. Ta droga jest wolna. Możemy już iść? Dobrý. Já jako, jo, v klidu. Pokecali jsme, jen jsme pokecali. Tak, chodźmy. Ach, wszystko się wreszcie wyjaśni. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redanii zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filippa Eilhart była świadkiem. Filippa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom.
To prawda, wasza wysokość. Sheila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Triss Merigold, jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Sheila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Sheila de Tancarville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Nie znacie całej prawdy. Merigold nie wie, co mówi. No to jsme snad v Game of Thrones? No jasně, že jo, krucina, ty vole, skurvenej dráku, žu, máme porazit draka. To je sranda, krucina, a nemá náhodou zaklínač nezabije draky? Nemám to v popisu práce, ale zdá se, že teď v tuhle chvíli asi nemám úplně na výběr, takže ho musíme sundat. No dobrá, jak se zdá, tak Sheila stojí úplně za vším, což jsme samozřejmě věděli, ale... Jo, zastavím tě, jen se neboj, ty vole. Ani drak ti kruci nepomůže, samozřejmě jak jinak, ona bude nahoře. A do prdele, Geralte. Nesmíme a hlavně nemůžeme už zpátky, musíme ji sundat. Kurva, drak? Co tu dělá? Ne! No dobrá, tak jo. Dráček na její straně, jedným způsobem tady a druhý je tamhle. Nazdárek. Saskio, no tak, nech mě naživu. Tak jo, jakým způsobem se jí kruci tady Sheile podařilo přímo drakám mít ve svý vlastní moci, to fakt nechápu. Ale ok, tak jo. Ty vole, ok, tak jo. Nějakým způsobem budeme muset toho draka sejmout, protože já nevím, Saskia, ne Saskia, asi ji zabiju, já nevím. Spožnílej se. Udalo mi se ustabilizovat teleport. Nie máš kde uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże.
bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Ho, ho, ho. Żegnaj. Myślisz, ja? Jest nie tak, diament. Ktoś podmienił diament. Maskadę! Roderwie mnie! Zdejmij go! Ha, ha, to určitě, ty kráso. Jen si tam zahyň, Shaylo. Všechno, jo, všechno. V žádném případě. Za Foltesta. Co? Moc toho fakt nezbylo. A do prdile. Tak jo, drak na všechny prachy. Ne, ne. Žiju. Tak pojď ty dračku, já ti tady ukážu nějakým způsobem. Jo, hezky v klídku. Nemám rád draky. Saskio, drž hubu, kurva. Ženská, dračice, nebo cokoliv, co ti nemůžu říct. Jau. Geralte, tohoto zdá se asi nevyhrajeme, ale to je jedno, budeme bojovat ze všech sil. Uber mu, uber jí, jolej, všechno, co můžeš. Nějakým způsobem, jau. Jo, dobrý, to je jako párátko přímo do ksichtu, ty vole. Jau. Nemáme zdrhat třeba, já nevím, utíkat před drakem, já bych s ním asi možná nebojoval úplně přímo 1v1, ale třeba se to využije. Krucina, ty vole, takový konec hry jsem ještě nečekal od Geralta, ale okej. Okay. Dobrý je, že Shayla v tuhle chvíli je tuhá a tuhá, doufám, že zůstane, tohoto asi nezregeneruje. Geralte, utíkej! Tak nic, no. Musíme, jau, ne, hezky v klidku. Sasky, jo, no tak. Jau, tam dostal jsem pěkně pořádnou levačkou přímo od Sasky. Tak, tady máš. Ne, žádná tvá pravačka. Dobrý, ne, jau. Chce to fakt kvent, ty vole, nebo já nevím, házet po ní veškeré ty dýmovnice a hovadiny. Tohle je fakt v prdeli, ty vole, jak mám zabít draka. Tak zdá se, že to bude mnohonásobně těžší, než jsem si sám osobně myslel, už jen kvůli tomu, že takovej drak. Jau. Tak jo, jdeme na třetí pokus, ten by měl snad už vyjít, už jen kvůli tomu, že draka. Já ví, počkej. To chce druhý meč. Lucina, proč používám jiný meč, než prý bych měl používat? I když ona je to ženská, měla je to chlap, nebo jak to říct? No to je jedno. Je to drak prostě, měl bych používat stříbrné, tak proč ho nepoužívám klasicky, ne? Tak jo. By mělo ubírat mnohem víc, že jo, Sasky, jo. Kurva drak, skurvený drak. Jo? No tak jo. Budu nějakým způsobem furt fungovat jenom s Kvenem a doufat, že Kven mi zachrání život. Jau. No, zdá se, že úplně nezachrání. Hej, nekousej do mě! Já ti říkám, že do mě kousat nebudeš, Sasky, jo. Kurva, proč tě Filipa tak moc ovládá, jenom kvůli tomu polipku? Já to nemyslel zle. Ne. Hezky, v klidu. Dostaneš, jau. Tvá pěstí mě fakt zajímá. Já jsem se měl fakt jít nějakým způsobem ještě nafarmit. Tak, no, parádko. Přímo do ksichtu. Ty vole, Geralte, kurva běháš, musíme zdrát odsud pryč, jinak tu chcípnem, nebo já fakt nevím, kam jdeš. Kam jsem se to dostal? Zdrhnul jsem? Ale jo, já můžu zdrát. Ale nějakým způsobem to nefunguje tak, jak bych chtěl, takže mám porazit draka. Nemám od něho utíkat. Co blbne, ty vole, Geralt? Tak jo. Chcípnul jsem způsobem, který bych ani já nevěřil, že se vůbec může být uskutečnitelný, takže hej. To chce druhou zbraň. Geralte, ne ocelovej. Chce to stříbro. No, jen mu dej. Kurva drak. Oh, silný útoky, jen mu dej. No, vidíš, hnedka je lepší život. Ještě jeden, no, kurva, jenom silný útoky, Saskia chcípne, jau, ale my taky můžeme chcípnout, takže v klidu. Ráček, žádnej oheň na mě neplatí, mám kven, slyšel jsi o tom? A je to. Tak jo, kurva drát, tak jsme se nějakým způsobem přežili, ale fakt netuším, jakým způsobem jsme vůbec přežili. Takže počkej, kam máme jít jako teď v tuhle chvíli celkem jít, jako máme vyšplhat nějakým způsobem?
Tak jo, to se tady rovnou uložím, nemůžu si to uložit. Tak nic no, lezeme tam kam potřebujeme, ale mám pocit, že tady můžeme vypít nějaký lektvárek, ale tak na to kašlu. Na lektvar ti kašlu úplně, já tady nějaký způsobem zabiju draka. Má půlku životu. Nazdar za Saskio, jak je? A typo, ten jazyk hnedka takhle na začátku, to je dobrý. Ne, tak jo, jak chceš. Já si budu držet svoje sračky u sebe, jau. Ne, pryč horní. Nebudeš kousat, nebudeš kousat, nekousej, nekousej, dráček. Jo, ona leze, ona tady furt leze, hezky v klidu, ne, odkud, odkud, tady seš, dráček, hezky v klídku. Tak jo, useknu ti ten tvůj, ocas, ne ocas, přímo jazyk, ne, jau, utíkej, Geralte, odsud. Řekl jsem utíkej, ale on prostě neuteče, nevím, ona mě furt drží při zemi. To bude fakt na houby, ty vole, já tady budu chcípat na každém kroku. Ok, doufejme, že to bude nějakým způsobem stříhnutý. Jo, dobrý, jsem tam, kde jsem potřeboval. Asi bych fakt měl nějaký způsobem vypít nějaký pořádný elixíry, ale já na to kašlu. Jedeme nahoru. Geralte? Jsi tady? A kde je Saskia? Už je tady, no jasně, že jo. Jsem připravený zaútočit přímo. Jau, ty vole. Tak jo. Saskio, no je hnusná, kurva drát, je to skurvenej drak. Budeme využívat nějaký způsobem všechno, co máme, ale zdá se, že to jí absolutně neobírá. Že jo, Saskio, co takhle do držky přímo? Jau, tak to jo. Tak jo, mami, jo, ne, jau, kurva drát. Skurvenej drak, ty vole. Juhu, ona už zase leze. Kam, kde? Ocasem, to si, jau. Děláš srandu, jako na mě útočit ocasem, tohle to fakt není sranda. Jo, dobrý, být na hlavně na druhé straně všeho. A, mám tě. Jo, kam jsem se to dostal? Bojuj. Mám, já jsem nějak v ní. Jo, tak jo, to bolí. V žádném případě nesmím přímo do ní. I když by to možná bylo hodně zajímavý, ale... Hej, oheň nebudeš dělat. Co budeš dělat? Jo, nálety na mě budeš dělat. Jo, v klidu, já zůstanu tady. Ty si dělej nálety, který potřebuješ. Já zůstanu tam, kde jsem chtěl být. Ach, a je to. Ještě jeden silný útok. A ještě jeden silný útok. Ne. Žádnou další tvoji pravačku nechci dostat přímo do sebe. A zase bude lézt, jo? Další ocas? Jo. Já tohoto už nechytám, na tohoto už si nenechám nachytat. A tady seš. Ne! Dobrý, to bylo jen tak, tak? Kde? Tady seš. Další nálety? Kurva, drát, kolik těch náletů budeš dělat? Jo, takhle. Ona to má nějakým způsobem. Oheň! Fuj, oheň nechci. Chtěla by to další kven. Tak jo, tohle to bylo jen tak, skurvený nálety. Tak, pojď vole, mám tě tady. Jau. Tak jo, to je, zdá se, že je maximálně jedna rána a jeden kven. Rána a kven zase v prdeli. Tak jo. Kven. A pořádná silná rána. Dobrý, tak to by měla být nějakým způsobem taktika. Teda doufám, že se taktika bude počítat tady toho stylu. Kde? Ne! Oheň? No jasně, že jo, zase jedna špatná strana, hezky v klidku, já si tě obejdu z jiné strany. Nálety! Dobrý. Radši nálety, kruci na to mě nemůže prostě sežrat. Jako, nejspíš by to fungovalo. Jau! Pryč. Další kven. Dobrý, teď nemohla udělat co udělat. Dvě rány. Ne, oheň ne. V klídku a je to. A dostane za chvilku takovou naklepáváčku, ale já taky dostávám naklepáváčku jako svině. To bych nechtěl chcípnout, jelikož by to nebylo úplně hezký, že jo? Saskio. Tak, drak. Jau. Ne, hezky v klídku. Ne. No jo, dostala si. Co uděláš teď, he? Odleď si pryč. Ohoho, tak tohle bude efektivní a hlavně cool jako svině. Ne, kurva! Špatně jsem to zmáčknul, kurva drát. Geralte, promiň. Tohle to zase nevypatilo se úplně, já tady chcíplu na to, že jsem nějakým způsobem zmáčkně špatnul nějakým způsobem tlačítko, takže znova musíme kuknout draka. Jo, tady ho máme. Správně.
A jenom zabodní hezky do krku. Cože se tam vešla vůbec celá ta čepel, no jo. Jo, jo, dobrý, to držím. Haha, tentokrát se protočí špatně. Jo, jo, Geralt ví. Jaubej, Saskio, mám pocit, že seš tu, a? Protože jinačí způsob ani nevidím. Tak jo, tady máme to dilema. Buď zabijeme Saskiu jakožto draka, anebo klasicky odejdeme. Nějakým způsobem budeme doufat, že se nějak toho kouzla zbaví, nebo já nevím, ale Saskia nám nic neudělá, když to tak vezmu, pokud teda nepočítám to, že na nás zaútočila jako drak, takže v pohodě, ale kdybychom si vybrali trochu jinou možnost, tak jsme ji možná i mohli odčarovat, ale já jo, já myslím, že ji absolutně nezabije, mi to v pohodě, ho ženská. Odejdeme. Doufejme, že přežije. Sice jsme ji mohli možná nějakým způsobem odstranit trápení, ale... Jo, dobrý, ona přežije. Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Smoczyca. Saskia. Żyje. Jest ranna, osłabiona upływem krwi, ale żyje. Urok wciąż działa. Nieważne. Póki Saskia żyje, jest nadzieja na zdjęcie czaru. Poza tym nie zabijam smoków. Filippa nie zrezygnuje z tak potężnej broni. Triss, zrozum.
Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest zaszlachtowanie jednej z najpiękniejszych istot, jakie w życiu widziałem. Saskia to uosobienie dobra. Jest dokładnym przeciwieństwem Eilhart i twoich byłych przyjaciółek. To one zasłużyły na karę. Masz rację. Chciałam tylko... Wiem, co chciałaś. W pewnym sensie masz słuszność, ale tym razem to nie kalkulacja jest ważna. Jeżeli jest chociaż cień szansy na odczarowanie Saski, trzeba spróbować. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Ty kraso, no nekecej, Leto na mnie czeka, jo? Neboli na Geralta. Jak jako kurwa czeka? Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filippy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków, Leto. Co tu się wydarzyło? No nekecej, Leto, jakim sposobem, ja? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kenańczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć. Ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć swoje prawa, swoje miejsce. Inaczej powstanie kolejna loża. Uhuhu, no nekecej, ty kraso. A Jorvet, kurva drát, co to tady já? Hlavně co se s ním kurva stalo, ty vole? Chyba się budzi. Bzdury opowiadasz, skurwysyn jest w agonii. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścierwo. Lnę się, że to robota jakiegoś maga. Nie powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Ej, wy! Idźcie precz! Jeńca pilnujemy! Jako ważnie, jo? Jak ste ochwitli, jako to mnie całkiem zajma. Jeńca? Jakżeście go pojmali? Nie twoja rzecz, dziwolągu! Ho, jako fakt, jo? Wiadomo, co stało się z Roszem? Tak. Radowid chciał go kupić. Jak się domyślasz, Rosz odmówił. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Temeria może zniknąć magia, ale ostatni póki raz. Tacy ludzie jak Rosz, jest nadzieja na jej odrodzenie. Nie rób mi wyrzutów. Sam pytałeś. Ty krasu, no. Doufujeme, že tady s Jorvetem se stane trošku lepší věci, ale vypadá to, že úplně na tom dobře není, takže... A musím ho tady nechat, ale ty kraso, Jorvete, ty vole. Musíme najít Leta, kurva drát, kde je. A mám pocit, že už vím, kde je. Takže, kdočka, tady tudyma to půjde? Ne, tudyma to nepůjde, kurva drát, ale tak možná jo. Jdeme. Dres, pojď. Mně tady bude Leto. Teda možná. To nie jest miejsce dla Wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Mwyn zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Mwyn odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. Ze schwytaniem de Tancarville będziecie mieli problem. Chila jest sprytna jak liszka, ale znajdziemy ją. Źle mnie zrozumiałeś. Chila de Tancarville nie żyje. Zabił ją niestabilny portal. Szkoda. Miała stanąć przed sądem i usłyszeć zarzuty. Powinna zostać skazana za zbrodnie, których się dopuściła. Widzę, że winę stwierdzono jeszcze zanim stanęła przed sądem. To byłaby czysta formalność, a jednocześnie przestroga dla innych czarodziejek.
takim razie wywiodła was w pole. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. No, tak to abyśmy se co najdřív pospíšili, kurva dna. Raid to magicky uzavřou, no mám pocit, že to má asi určitě právem, takže Leto. Jo, už tady je. Už čeká. To on. Počkej na mě. Geralt. No jo. Tohle je zaklínačská záležitost. Opravdu. Mám o tebe strach? Ale jo, řekne mi tohle. Nechce, že by stala ti se křivda. Umím sobě radit. Nie tym razem. Muszę z ním porozmawiać. Sam, czekaj na mě při bramě miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszaj w drogę beze mnie. Přesně tak, tohle je zaklínačská záležitost. Prostě jednoduše, nechceme jí ztratit, ale odsuď pocuď. Letos gulety, kurva drát, já ti nevím, ty vole. Takhle tě vidím celkem mnovu, protože pamatuju si, že za tebou byly dost mrtvoly, ale okej. Krystálek, že by? Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskórał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Wódki? No, tak jako... Sem sní. V pohodě, já se klidně napiju, nas určitě neotráví. Daj. Zaschło mi v gardle. Za starou znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. A to bez wahania se stał Geralt, jeźdźcem honu. Chłopie, Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. No, ten troszku. Tak jo. Tady mamy... jakim sposobem... pronásledovali jsme ho z více důvodů. Ale víte co, tady máme přímé právě, můžeme se rozhodnout. Buď ho zabijeme a skoncujeme to, anebo nějakým způsobem... Na, kdo ví. Já vám to nějakým způsobem vysvětlím. On se nějakým způsobem tady Leto staral přímo o Yennefer a taky kdyby jsme náhodou se rozhodli, že třeba Triss nezachráníme z Nilfgaardského tábora, tak by ji zachránil a za ním by byla hromada mrtvol, jakože fakt extrémní hromady mrtvol, jako teď v této kašně, kde teď on v tuhle chvíli celkem seděl a házal si tam jednoduše tím jeho krystálkem. Nebo spíš ne krystálkem, diamantem vlastně, ty kráso.
A to by bylo teprve vončo. Kdybychom se právě rozhodli, kdybychom šli s Filipou. Ale dle mého názoru to s ním nejspíš ani neskončím. Sice jsem slyšel a hlavně vím, že kdyby jsem to řekl, že skončíme to, tak by to byla fakt parádní, fakt jako sekačka, jako svý nejlepší souboj, který jsem jako hodně viděl jako cutscénově, jako hodně dobrý. Sice se jedná o to, že jsou dost vyrovnaný, ale Geralt je o trošku lepší, jako to určitě ano. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. No jo. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. No jo, takže ona je přímo v Nilfgaardském sprzężeniu. Ty krásu, tak to jo. Divoký hon. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. No jo, jednoduše řečeno. Elfové, jsou to elfové z jiného světa, který nějakým způsobem fungují ve světě, který je v tuhle chvíli tady. Prostě skurvený emzáci. A jo, divoký hon, co si dá dělat? Císařský špech? No ty kráso, jak se stal císařským špehem, to mě zajímá leto. Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu.
No to je teda hezká pohádka, ale já bych úplně pětkrát císaři nevěřil hodně tady z toho, ale okej. Okay. Proč jsi na mě čekal? Já myslím, že kvůli staré známosti, ale oka. Dlaczego na mě čekałeś? Wiedziałem, že neodpuścisz, že będziesz mnie ścigał. Nie mám zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Tady a teď. No jo. O co vlastně šlo? No jasně. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Ty krasą, tak to... zajímají nás ty vraždy, já nevím, chtěl bych na to nahlédnout z trochu širšího perspektivy, ty kráso, tak... To máme trošku z širší perspektivy. Jaký byl tak, to jste slyšeli, a jo. Zajímají mě ty vole tady toho ještě, no tak jo, tak se do toho pustíme. Jak skontaktovałeś się z Shinou? Kdy už dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No wyglądam jak wyglądam. Jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiri i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. No zanim do tego doszło... Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął. Już nie musiałem jej wrabiać. Wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. No ty krásu, taková Shila. No, no tak takhle se hod našli. Haha. A odkud ses dozvěděl o loži? No jasně, taky jsem byla hovadinka. Skąd wiedziałeś o loži? Od cesarza i Vatiera Deidu. A od koho jiného taky, že? A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie to niosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. No, ty kraso, taki nekecej. Tak jo, jak si zabil Demavenda, to jsme samozřejmě viděli přímo v cutscéně, ale schválně, jaký k tomu bude být on komentář. Jak udalo ti se zabít Demavenda? Díky čarům Shiri. Znali jsme každý jeho ruch, zvyčaje i zachování straže, všechno. Pozostalo tylko zadať ostatečný cios. Měli jsme bardzo komfortovou situaci. Ale i tak bylo těžko. Ledvo ušli jsme obławie. Kdyby nie Skojatel i Orveta, znów pomysł Shiri, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. No, dokonce i Henselta ste chcieli, jo? A to jest w pohodzie. Tak, a Foltest? Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Pana Foltesta, to jo. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. O, to była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. No a to było jedyne szczęście, że cię krótcy taki Geralt. Nějakým způsobem právě neodhalil, hlavně si tě nepamatoval, takže to byla tak jediná možnost.
Ale kurva drá, takováhle manipulace ohledně toho a hlavně spolupráce přímo se Skojatel, aby sundal přímo tady, no jasně, přímo Foltesta. Ty krásu, takhle až jo. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana. Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Orwetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. No, ale Geralt je v tuhle chvíli už připravený, to se neboj. To ciebie Shilla szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. No jak jasně, no, tak ty kráso, ty znáte přece z dávných dob, ale Geralt si toho nepamatoval. Nie udało vám się dopaść, Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Shilla i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Ideální moment na velký finál naší misi. Aha, to jo, no. Ale kurva drát, Yennefer a divoký hon. To je hovadina. Dobrá, skoncujeme to, kamarádoš. Končme to. Mám dost rozmluv. Je čas to skončit. Zostalo ještě trochu vůdky? Po łyku, trzymaj. Tak jo, ještě do druhé nohy. No ale to jen si dej. No jo. Prej jenom hlad, to určitě. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek, ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem, nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Ho, myślisz si, że tentokrát Geralta zabijesz, jo? Jo, tak tady máme zrovna tu, tady zrovna v tuhle chvíli máme to rozhodnutí. Buď ho zabijeme, anebo ho necháme jít. Ale když si to tak vezmete, tak za nitky právě celkem dost, právě tahala ta Shayla a on byl jenom praktický nástroj. Geralta měl, když tak vezmu, nikdy to nebyl jeho nepřítel a byl to celkem rád, jako já už to celkem obhajuju, už jen kvůli tomu, že já ho zabít vlastně nechci, když to tak vezmu. Já nevím, já ho prostě nechám mít nějakým způsobem, jako samozřejmě, jak jsem řekl, může to být fakt parádní souboj s ním. Pomstíme Foltesta, ale na, jako jasně, to je tak jediná věc, kvůli které ho chci zajmout, ale on by zachránil i Triss, jak jsem možná již řekl. No, jak říct, no, on by to vlastně, na, on prostě je dobrý, je to prostě zaklínač, který má rád celkem zaklínač, jako tady přímo Geralta a nejspíš by pro něj i obětoval život podle všeho, ale ze staré známosti, ale tak v tuhle chvíli ho nechám jít. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Proste jen tak. Vernon sice nebude úplně šťastný, ale já s tím dokážu žít.
W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Wedyrn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivi był świadkiem upadku Rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivi. Tak jo, no, to byl zaklínač, kurva drá, dá se to nějakým způsobem přeskočit? No jasně, že dá. A máme tady ještě cutscénu, samozřejmě jak jinak po titulkách.
Tak, to by bylo ono. V cutscéně jsme mohli vidět, jak přímo Nilfgaardiané a Nilfgaardské císařství překračuje Jarugu a prakticky postupně dobývá celou mapu, jako fakt určitě. V třetím díle to můžeme dost dobře vidět, protože jo, Nilfgaardiani ty získají všechno a všichni v prdeli budou, jakožto Temerie, Kervena, všechno prostě budou v prdeli. Tak. No jo, no, tak jo, Zaklínač je jedna z mých 100% srdcovek, jako z toho určitě, jako ten díl si vždycky užívám každý průchod, ale já to mě vždycky dostane úplně tím způsobem. Už hlavně je ta romance s Triss a máme tady Leta, kurva drát zasraného Leta z Gulety, který je parádní už jen a jeho postavou a jak se vyjadřuje a oni se prostě znají s Geraltem, parádní záležitost, jako mezi nima je rozhodně pouto, které nelze jen tak přerušit, jen tak něčím, že ho sejmem. Ano, samozřejmě, zabil nám našeho krále, Foltest je mrtvej, ale to je tak jediná záležitost, Nemavent mě nezajímá absolutně vůbec a kdyby zabil Henselta, byl bych ještě radši, ale jediné, co mě štve, je tak asi tak maximálně ten Foltest a to je tak všechno. A to je tak jediná věc, kvůli čemu se za ním honíme právě celou hru, ale zabít jsem ho rozhodně nechtěl, nikdy jsem ho nezabil a rozhodně s tím nezačnu teď. Možná máte jiný názor, nebo kdokoliv jiný může mít jiný názor ohledně Leta, ale fakt samozřejmě ve trojice Zaklínače je s ním mnohonásobně lepší, jakožto je tam právě s ním dost velká interakce a právě kvůli tomu ho nezabijím, už jen kvůli tomu, že si dokonce bránil a kryl náš Yennefer, takže no jasně, víte, jak to fakt funguje. On prostě je ve skutečnosti hodnej. Sice byl najat nějaký ty prácičky, ale je dobrý. No jo, a Geralt ten samozřejmě jak jinak, ten teď bude nejspíš hledat přímo Ciri, takže má se vlastní důvody. No jo. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. Haha. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko Playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další Let's Play sérii, nezapomeňte na odběr. A uvidíme se příště. Tak čus.